serdecznie. W dzisiejszym filmiku zapraszam Was na makijaż brązowo-szary na specjalne okazje, na przykład na wesele, ze specjalną dedykacją dla Angeli Piec. No, zapraszam serdecznie, tak wygląda efekt końcowy. Idealnym pudrem do takich zadań specjalnych byłby puder mineralny. Bądź ja tutaj posiadam soft matte, luźny puder z Manhattanu, on jest bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajnie matuje i długo się utrzymuje. Pamiętajcie, że okolice nosa, brody, czy takie właśnie szybko zmazalne elementy pudrujemy dołączonym puszkiem. Wtedy ten puder nie wcieramy, a klepujemy. Resztę, czyli na przykład policzki, resztę czoła możemy pokryć pędzlem. Ja użyję pędza alfa do pudru i pamiętajcie o szyi. Zazwyczaj na wesela bądź jakieś większe wyjścia mamy suknię i dekolt odkryty. Tak więc pamiętajcie o podkładzie oraz pudrze na dekolcie. Czekajcie, ja się tu próbuję uporać z tym pudrem. Zamknąć. Fajnym dodatkiem do takich rzeczy jest puder na przykład HD z Elfa, czyli ten fiksujący. Ja go używam, mam nadzieję, że dobrze, po nałożeniu tego wszystkiego, czyli podkładu, korektorów i pudru, narzucam go sobie też na puszek i odrobinę widzicie taką jakby mąkę. Wklepuję. On powoduje wygładzenie tej cery, jak i utrzymanie pudru i całej reszty na dłuższy czas, że tak powiem, w miejscu. Czy przedłuża? Ja zauważyłam, że troszkę dłużej się to wszystko trzyma kupy, a niektóre osoby nie widzą reakcji, więc nie czują potrzeby zastosowania tego. Jeśli mamy, możemy, jeśli nie, to nie rozpacza. Makijaż, jaki stworzymy, będzie siwo-brązowy, więc zaczynamy od tego, co ja zawsze robię, czyli rozjaśnienia kącika. Jak możemy pociągnąć ten jasny cień na całą powiekę? Jako siwy użyję taki srebrny z Essence Sweetheart, czy jakoś tak to było w duecie. Teraz sprowadzamy go na całej powiece, zostawiając kącik oczywiście jasny. Teraz bardziej, że tak powiem, brązowy, czyli ten bardziej brązowy, brązowy, piękny brązowy. On jest drobinkami złotego. Nanosimy go na załamanie powieki. Nie dochodzimy z tym brązem tu do końcówki, bo tutaj wyciągnę szar i kreskę czarną. Więc zrobimy takiego dziwnego potworka. Dodajemy na łuk brudowy jasny cień.
No i mieszamy wszystko. Ciemniejszy siwy. O ten. Dodamy tutaj. Dolną powiekę brązowy. Cień, który go wyciągam. Pozostał nam czarny eyeliner. Esens w żelu. Użyję. Wodną kredkę. Brwi podkreślamy. I tuszujemy rzęsy. Zaraz do Was wrócę, tylko wytuszuję rzęsy bardzo dokładnie, górne i dolne. Można również dokleić sztuczne rzęsy. Dobra, wytuszałam rzęsy, teraz czas na bronzer i róż. O. Usta, moi drodzy. Ja proponuję użyć jakiejś trwałej szminki. Ja użyję Soft Matte z Manhattanu. W kolorze brązowym jest to numer 95G. Najpierw oczywiście zaznaczę linię ust kredką o podobnym kolorze brązowym z Essence. Wyśmienitym wyjściem na takie imprezy duże jest, jak to się nazywa, Lipfinity, chyba tak, ja taki mam stary, to jest szminka z błyszczykiem, taka szminka, no szminko błyszczyk, najpierw ją się nanosi, ona zastyga jak farba olejna dosłownie, później się tym błyszczykiem błyszczy usta i tak zostaje to. Można jeść, całować się, wycierać usta, a ta szminka zostaje naprawdę, zostaje na ustach. Naprawdę jak farba olejna. No ale że nie mam koloru brązowego, tak że użyję ten, który mam. Największy ból matowej szminki podkreśla skórki suche. Tak więc uważajcie. Zawsze tą matową szminkę można po wyschnięciu jej na przykład posmurować błyszczykiem. Wtedy będzie brązowa, znaczy nie matowa, a będzie kolorowa. Tawieje takie matowe wyglądają dość fajnie z całą resztą makijażu. I wydaje mi się, że to wszystko. Tak wygląda mój brązowo-siwy makijaż na wesele. Mam nadzieję, że podoba Wam się. Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie, co o tym sądzicie. Do zobaczenia niebawem. Pa!